kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Hej, siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Otworzył się nowy kebab, Ostro Kebab na ulicy Sienkiewicza. Za chwilę sobie to sprawdzimy. Weźmiemy sobie też jakąś zapiekankę. Podobno sprowadzają specjalnie z Krakowa. No i jakiegoś dużego kebaba. Jest nasz kebab, wejdźmy tam sobie. Tak lokal prezentuje się w środku. Dobra, moi drodzy, mamy już nasze zamówienie, także idziemy testować. Dobra, moi drodzy, tutaj macie ich adres Sienkiewicza 65. Wziąłem sobie największą tortillę. No i zapiekankę, kebab w tortilli 26, zapiekanka 15, no i opakowania 3 zł, razem 44, a więc nie tak mało. Na plus na pewno lokal, bo jest dosyć spory, czyściutko w nim, są 3 ruszty, także to na plus. Ten ich największy kebab to chyba jakiś żart, zobaczcie sobie, nawet tutaj 20 cm nie ma. Zobaczcie sobie, to już nawet ta zapiekanka jest większa. Porównajmy wielkością, no i jak widzimy zapiekanka dłuższa. A więc dobra, wjeżdżamy najpierw w tą zapiekankę. Zdecydowanie tutaj za dużo keczupu, aż się wylewa. Zobaczcie, jak kapie. Wjeżdżamy dalej. Na stronie chwalą się, że to ich autorskie sosy, ale wątpię w to. Smakują jak takie najtańsze. Lekko taki kwaskowy ten keczup, no nie smakuje mi. Dodatkowo bardzo mało tutaj sera i pieczarek. Zobaczcie sobie, jaka tu jest gruba buła. Szczerze nie smakuje mi ta zapiekanka, jedna z gorszych, jakie jadłem. Nie broni się ona naprawdę niczym. Przejdźmy sobie teraz do kebaba, tak się prezentuje po odpakowaniu. Zdecydowanie za dużo tutaj sosów, jak widać, przez co tortilla przesiąka. Dodatkowo dłużej powinna leżeć w opiekaczu, bo nie jest w ogóle dopieczona. I żeby tego było mało, kebab powinięty w gazetę, no to jest jakiś skandal. Ale dobra, koniec marudzenia, spróbujmy sobie tego. Wziąłem sobie tutaj oczywiście sos mieszany, mięso mieszane. Ten sos mieszany rzeczywiście lekko tutaj kąsa po podniebieniu. Tak kebab prezentuje się w środku, no jak widzimy jest tutaj troszeczkę tego mięsa, nie ma co narzekać. Próbujemy dalej. Mięso tutaj oczywiście nie jest kraftowe, jest to taka kula pasztetula, ale takiej lepszej jakości. Co do surówek jest tutaj tylko ogórek i kapusta czerwona, przydałaby się tutaj większa różnorodność. Jakiegoś pomidorka tutaj na przykład wrzucić. Powiem wam szczerze, że poza tym przyzwoitym mięsem ten kebab również się nie broni. Małe porcje, w tej cenie jadłem już kebab 50 cm, a tutaj jest 20. Kebab powinięty w gazetę, która przesiąga od nadmiaru sosów. Niedopieczona tortilla. Podsumowując, taki kebab do zjedzenia i do zapomnienia, raczej tam nie wrócę, w Ostrowcu są dużo lepsze kebaby. A wy co sądzicie o tym kebabie? Jedliście już? Jakie są wasze wrażenia? Dajcie znać koniecznie w komentarzu.